Historia stosunków polsko-litewskich sięga XIII wieku. Okresy wzajemnych walk i zatargów przeplatały się z zawieranymi sojuszami. Pierwszym z nich była Unia w Krewie z 1385 roku, zawarta pomiędzy Władysławem Łokietkiem a Giedyminem. Dziś według ambasady litewskiej w Polsce żyje 15 tysięcy Litwinów. Mieszkają głównie na Podlasiu. Na przykład w gminie Puńsk stanowią 75% ludności i mają dominujący głos we władzach samorządowych. Litwini są bohaterami cyklu poświęconego mniejszościom narodowym. Litwini są narodem bałtyjskim, który w czasach średniowiecza zamieszkiwał tereny nad Niemnem. W XIII i XIV wieku podbili oni tak wiele ziem ruskich, że większość mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego zaczęli stanowić Rusini. W XIV wieku zaostrzył się konflikt pomiędzy dwoma ośrodkami, które postawiły sobie za cel zjednoczenie ziem ruskich. Były to Wielkie Księstwo Litewskie i Wielkie Księstwo Moskiewskie. Litwa, która była wówczas pogańska, musiała odpierać jeszcze ataki zakonu krzyżackiego. Litewscy przywódcy zrozumieli, że sami są zbyt słabi, by przetrwać jako państwo. Mieli więc do wyboru sojusz z Rosją lub z Polską. Posłowie Jagieły znaleźli się w Krakowie i poprosili po prostu o rękę Jadwigi. Jagiełło był w dalszym ciągu poganinem, wobec tego musiał przyrzec, że się ochrzci w obrządku katolickim z całym swoim ludem. Następnie zawarł ślub z Jadwigą w katedrze krakowskiej, a dopiero 4 marca został ukoronowany na króla polskiego. Na pewno niemożliwe byłoby zwycięstwo grunwaldzkie, gdyby nie posiłki litewsko-ruskie. Unia polsko-litewska zawarta w roku 1569 w Lublinie była inicjatywą Zygmunta Augusta, ostatniego króla z litewskiej dynastii Jagiellonów na tronie polskim. Władca ten obawiał się, że wraz z jego śmiercią i wygaśnięciem rodu może dojść do rozpadu polsko-litewskiego związku. Dlatego postanowił wzmocnić to przymierze, czyniąc z niego jeden organizm państwowy – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Polacy i Litwini zgodnie zamieszkiwali Rzeczpospolitą Obojga Narodów, dzieląc wspólnie jej sukcesy i porażki. Razem też przeżyli upadek swego państwa i rozbiory. Szlachta litewska spolonizowała się w zupełności, w 100% można powiedzieć. Przyjmując oczywiście i herby polskie, i język polski przejmując. W związku z tym i pod zaborem pruskim, i pod zaborem rosyjskim rodził się litewski ruch, którego podstawowym celem było utrzymanie języka i z kolei i używanie tego języka w życiu nie tylko domowym, rodzinnym, ale również w życiu publicznym. Na początku XX wieku zarówno Polacy, jak i Litwini marzyli o własnym, niepodległym państwie. Mieli w tym czasie wspólnego wroga, czyli Rosję. Niewielu jednak przypuszczało, że wkrótce oba narody staną naprzeciwko siebie do walki. W okresie zaborów żadnych sporów polsko-litewskich jako takich nie było. Kłopoty pojawiły się pod koniec I wojny światowej, wtedy kiedy Litwini postanowili iść swoją drogą. Polacy tego nie mogli zrozumieć. W 1919 roku doszło do walk polsko-litewskich o Suwalszczyznę. Sejny przechodziły z rąk do rąk aż 11 razy. W końcu Polacy wyparli wojska litewskie z tych terenów. Francuzi, którzy podjęli się w tym konflikcie mediacji, wyznaczyli na mapie linię, która z czasem stała się granicą polsko-litewską. Po stronie polskiej pozostawała nie tylko Suwalszczyzna, ale także Wilno zajęte przez generała Lucjana Żeligowskiego. Litwa nigdy nie pogodziła się jednak z utratą swej historycznej stolicy. W zasadzie przez cały okres międzywojenny, w związku z zajęciem Sejneszczyzny, a szczególnie zajęciem Wilna przez Polaków, Litwa nie utrzymywała żadnych stosunków dyplomatycznych z Polską. W 1939 roku na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow
III Rzesza i Związek Sowiecki podzieliły między siebie obszary wpływów w Europie Wschodniej. Zarówno Polska, jak i Litwa padły ofiarą dwóch totalitaryzmów – narodowo-socjalistycznego i komunistycznego. Po zakończeniu II wojny światowej oba kraje znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Był to wynik umowy zawartej przez Stalina z aliantami w Jałcie. Litwa odzyskała co prawda Wilno, ale utraciła niepodległość i została wcielona do Związku Sowieckiego. Czas wspólnej niedoli w systemie komunistycznym powodował, że dawne urazy mijały i znów między Polakami a Litwinami pojawiła się bliskość. Widoczne to było zwłaszcza, gdy komunizm chwiał się w posadach. 11 marca 1990 roku Litwa ogłosiła niepodległość. Nad Wilnem znów załopotała litewska flaga.